Witam Was serdecznie. Zawsze się cieszę, kiedy mogę przyjechać w te strony. Przyjechałem sobie wczoraj na 2 dni i dla mnie ten czas tutaj spędzony też z Waszym pastorem jest błogosławieństwem. To jest jeden z powodów, dla których też tu przyjeżdżam. Myślę, że to jest taka wymodlona relacja z Waszym pastorem. Kiedyś o takiego człowieka dla mojego życia się modliłem I dziękuję Panu Bogu, że mogę z Nim spędzać czas, mogę też budować swoje życie. Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia też ze Zdzieszowic. Powiem Wam, że zbór w Zdzieszowicach Was pozdrawia, nawet o tym nie wie. To jest cud, słuchajcie, ale to jest piękne. Ale się dowiedzą w najbliższym czasie, więc... Nie chcę zabierać dużo czasu, bo brat Leszek będzie miał słowo. Więc pozwólcie, że podzielę się kilkoma myślami. To troszeczkę będzie powiązane też z moimi przeżyciami. Ale moi drodzy, tak sobie myślę, jak dzisiaj patrzymy na te dzisiejsze czasy, tyle różnych zmagań przetacza się przez świat. Nie wiem, chyba że to omija ustroń. Ale wiecie, przetacza się wiele zmagań, doświadczeń, wiele przykrych rzeczy. I to nie tylko przez świat, ale musimy przyznać, że to również dotyczy naszego życia. Życia każdego z nas. Myślę, że wszyscy gdzieś doświadczamy takiej gonitwy w życiu, wielu zmagań, wielu problemów. Wiecie, tak sobie myślę, ile dzisiaj strachu, lęku, ile obaw przetacza się przez ludzkie życie. Czy to ludzi wierzących, czy ludzi niewierzących. Troski, obaw o przyszłość, o to, co się dzieje wokół nas. I wiecie, prawda jest taka, że wszyscy ludzie, również każdy z nas, czasami jest poturbowany przez to życie. Nie zawsze się do tego przyznajemy. Nie zawsze widać to po nas na zewnątrz, ale każdy człowiek doświadcza takiego poturbowania przez problemy, zmagania, przez troski, przez to, co się dzieje. I tak sobie pomyślałem, jak bardzo w naszym życiu, wiecie, potrzebujemy perspektywy nieba, perspektywy Bożej na nasze życie. Tego Bożego patrzenia, jak Bóg patrzy na tą sytuację, w której jesteśmy. I pozwólcie, że przeczytam tylko 2 wersety ze Słowa Bożego, z Kolosan, z 3 rozdziału, wersety 1-2. Tam jest napisane, a tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. W Ewangelii Łukasza natomiast jest napisane bodajże w 6 rozdziale i to też chcę wymienić, że Jezus czasami po całym dniu służby odchodził na górę, na osobność, aby spędzać czas z Ojcem. Pozwólcie, że dzisiaj poprzez jakieś takie świadectwo, moje spojrzenie, spojrzę na te 2 krótkie fragmenty. Chcę Wam powiedzieć, po co przyjeżdżam do Wisły i do Ustronia tak często, poza relacją z Waszym pastorem. Wiecie, przyjeżdżam tutaj, bo potrzebuję czasami pójść na górę. Macie tutaj piękne okolice i macie tych gór troszeczkę. Ale naprawdę potrzebuję czasami przyjechać tutaj po to, aby pójść na górę, aby zostawić Zdzieszowice, zbór, rodzinę, pracę, te wszystkie ważne obowiązki. Potrzebuję wyjechać trochę z takiego ludzkiego świata, w którym ciągle się otaczam. Wiecie, aby spojrzeć na swoje życie, na swoją służbę, na sytuację, z którymi się zmagam, z góry, z innej perspektywy. I tak sobie zdaję sprawę, żeby spojrzeć na swoje życie z perspektywy góry, trzeba pójść na górę. Nie ma innej opcji, słuchajcie. Trzeba gdzieś tam wgramolić się na tą górę, wejść na ten szczyt. I chyba lepiej to wiecie niż ja, że z góry wszystko inaczej wygląda. Nie jest tak? Że z góry wszystko inaczej wygląda. Wiecie, gdy się jest na górze, to wszystko, co przed chwilą na dole było ważne, wielkie i istotne, tam na górze okazuje się małe, czasami nawet niewidoczne, nieistotne i nieważne. Wiecie, ciekawe jest to, że kiedy wchodzimy na górę i kiedy teraz też miałem takie możliwości wczoraj wieczorem być na równicy, akurat bardzo mało ludzi było, to wiecie to dobrze, że z góry wszystko dużo lepiej widać, daleko dalej widzimy. Wiecie, bo wszystkie przeszkody, które pozwalały nam na dole spojrzeć dalej, były tak wielkie, że nie byliśmy w stanie patrzeć dalej poza najbliższy budynek, poza najbliższe drzewo. Ale jeżeli jesteśmy na górze, to wszystkie przeszkody zostają na dole i możemy spojrzeć daleko, daleko dalej. I nie wiem, czy macie to, co ja, ale coś niesamowitego jest w wyjściu na górę. Kiedy wychodzimy na górę,
Wiecie, jakby świat wokół nas się zmienia. Wiecie, to nie jest tak, że znikają nasze problemy. To nie jest tak, że nagle mamy więcej pieniędzy w portfelach. To nie jest tak, że jesteśmy zdrowsi, ale kiedy wchodzimy na górę, przychodzi taki moment, kiedy człowiek czuje radość, czuje dziękczynienie, patrząc na to, co ma przed oczami. Wiecie, czuje odpocznienie i czuje bezpieczeństwo. Tak sobie myślę, że może jest tak dlatego, że jesteśmy dużo bliżej nieba w tym miejscu. Czy nie można tak pomyśleć? Tak symbolicznie, że jesteśmy dużo bliżej Pana Boga. I tak sobie myślę, może dlatego Pan Jezus, może dlatego Mojżesz, może dlatego Eliasz tak często odchodzili gdzie? Na górę, aby mieć społeczność z Bogiem. I myślę, że to nie jest przypadkowo, że wychodzili na górę. Myślę, że w ten sposób Pan Bóg chce nam pokazać, czym jest społeczność z Nim. To jest jak wyjście na górę, gdzie nabieramy perspektywy nieba, perspektywy na swoje życie, na sytuacje, z którymi się zmagamy. Moi drodzy, w tym całym naszym zaganianym świecie, jak bardzo potrzebujemy takich prostych chwil zatrzymania się, aby odejść na spotkanie z Ojcem na górę i zobaczyć, jaka jest Jego perspektywa dla naszego życia. I okazuje się, że ona jest dużo lepsza niż myślimy, niż nam się wydaje na dole. I moi drodzy, dlatego ja, kiedy nie mam możliwości do was przyjechać, nie jestem w Dzieszowicach, kiedy tylko mogę, nie modlę się w domu. Ja wsiadam w auto i jadę poza Zdzieszowice, a to nie jest trudne, bo wystarczy przejechać 3 kilometry i już się jest poza. Znajduję las, zostawiam auto i idę spacerując lasem, między polami, łąkami i tam modlę się i tam rozmawiam z Panem Bogiem. I myślę, moi drodzy, że bardzo potrzebujemy takiego czasu rozmowy z Panem Bogiem właśnie na zewnątrz. Wiecie, dlaczego tak myślę? Bo całe życie jesteśmy otoczeni tym wszystkim, co stworzył człowiek. Budynki, samochody, komputery, sklepy, sprzęt domowy, nie wiem, wszystko, co stworzył człowiek. Ciągle jesteśmy w codziennym życiu otoczeni cywilizacją stworzoną przez człowieka. Ale wiecie, coś niesamowitego jest, kiedy idziemy się modlić, na przykład na górę, albo do lasu, albo na łąkę, albo wiecie, gdzieś w plener. I wiecie, kiedy widzimy to piękno Bożego stworzenia, widzimy majestat gór, widzimy kwitnący rzepak, widzimy ożywający las, wiecie, wtedy dużo łatwiej nam dostrzec i zrozumieć, jaki jest nasz Pan Bóg. Bo jesteśmy w tym, co nie stworzył człowiek, ale w tym, co stworzył nas Wszechmogący Bóg. I chcę wam powiedzieć, że właśnie tego doświadczam, kiedy tu do Ustronia czy do Wisły przyjeżdżam, czy chodzę sobie tam w Zdzieszowicach po tych polach i po tych lasach, widząc to piękno Bożego stworzenia, dostrzegam, jaki jest nasz Pan Bóg. Kiedy patrzę na to Boże stworzenie, dostrzegam, że mój Bóg jest wielki, jest Wszechmogący. Amen. Wiecie, czasami nie trzeba użyć słów, kiedy spojrzysz z równicy na te okolice, zdajesz sobie sprawę, że Twój Bóg jest wielki i Twój Bóg jest wszechmogący. Wiecie, takich chwil doświadczam tutaj w górach. Wiecie, kiedy chodzę w świecie przyrody i się modlę, to dociera do mnie, jaki mój Bóg jest dobry. Kiedy idę między polami rzepaków w Zdzieszowicach, widzę piękno Bożego stworzenia, dociera do mnie, że mój Pan Bóg ma wszystko w swoich rękach i ma nad wszystkim kontrolę. Wiecie, jaka to jest ważna prawda? Bo dzisiaj cały ludzki świat się chwieje. Cała rzeczywistość tworzona przez człowieka jest niestabilna, dlatego ludzie żyją w lęku. Tu pandemia, tu wojna, tutaj problemy ekonomiczne, tutaj troska o przyszłość, co będzie za tydzień, za dwa. Wiecie, taka jest ludzka rzeczywistość, ona się chwieje. Ale wejdźcie na górę, idźcie do lasu i zobaczycie, że to, co stworzył Bóg, jest stabilne. Amen. Że Pan Bóg ciągle w swoim stworzeniu trzyma w swoich rękach i zawsze po zimie przychodzi wiosna. Niezależnie, co się na świecie dzieje, zawsze przychodzi wiosna, która ożywia ten martwy las. Od setek lat jest prawo siewu i zbioru. Wiecie, bo Pan Bóg w swoim stworzeniu pokazuje mi, kiedy się modlę w takim stworzeniu, że mam wszystko pod swoją kontrolą. To wszystko jest w moich rękach. Wiecie, dzielę się z wami tym, bo tak sobie myślę, jak bardzo wszyscy w tej gonitwie życiowej, w tych naszych walkach, w tych poturbowaniach naszego życia potrzebujemy chwil takiego odejścia na osobność, aby być z Panem Bogiem i aby dostrzec perspektywę nieba dla naszego życia.
dla sytuacji, w których Pan Bóg nas postawił. Ale wiecie, żeby mieć tą perspektywę nieba, potrzebujemy zwolnić, zatrzymać się i pójść na górę. Dlatego nigdy nie żałuję czasu, który spędzam tu w Wiśle. Ja mam mnóstwo też obowiązków, ale mówię, Boże, jeżeli ja tego nie zostawię i nie przyjadę tu, to chcę wam powiedzieć, te dwa dni dla mnie są tu cudowne. I tu nie chodzi tylko o fizyczny odpoczynek. To chodzi o ten czas, jaki z Panem Bogiem spędziłem, chodząc tutaj po waszych terenach, kiedy Pan Bóg przemawiał. Ostatnia myśl. Pan Bóg przemawia przez przyrodę, wiecie o tym? Doświadczacie tego? On mówi do nas w różny sposób. Ostatnio, kiedy szedłem przez tą moją ścieżkę w lesie, tam, gdzie się modlę, a modlę się głośno, więc mam nadzieję, że tam nikogo w lesie nie ma, bo pozna wszystkie moje sekrety z Panem Bogiem. Ale wiecie, ostatnio, kiedy wszedłem do tego lasu, wydarzyło się coś nietypowego, bo kiedy szedłem ścieżką, nagle taki czarny ptak, nie umiem go nazwać, siadał nade mną nad gałęziami i strasznie skrzeczał, strasznie, okropnie, tak wiecie, tak przeraźliwie. Więc myślałem, że jak pójdę dalej, to mi da spokój, więc poszedłem dalej, a on na następne drzewo za mną, tak? Więc wiecie, myślałem, że go spłoszę, że klasnę tam, tupnę i on odleci, nie ma szans. I wiecie, tak idę 100 metrów i on z drzewa na drzewo za mną, mówię, o co chodzi? Wiecie, zrozumiałem to w momencie, kiedy doszedłem do pewnego fragmentu ścieżki, zobaczyłem dwa małe czarne ptaki na tej ścieżce, które nie potrafiły jeszcze latać. I wtedy Pan Bóg w jakiś sposób do mnie przemówił, że ten ptak u góry to matka, która strzeże swoich młodych. Z jednej strony tak skrzecząc daje informację mi, żebym nie zadzierał z jej młodymi, że ona czuwa, że w każdym momencie zacznie ich bronić, więc w jakiś sposób może chciała mnie odstraszyć, ale z drugiej strony wierzę, że dała sygnały tym młodym swoim, że jest zagrożenie, a z drugiej strony jestem z wami. I wiecie, właśnie podczas tej modlitwy w tym lesie Pan Bóg do mnie przemówił, jeżeli ptak się troszczy tak o swoje młode, to ile bardziej ja jako Bóg troszczę się o was. Wiecie, dlatego w tych bardzo niestabilnych czasach, wiecie, Pan Bóg czuwa nad nami, jak obiecał, że jest z nami. I dlatego, moi drodzy, życzę wam, to jest takie moje życzenie dla was, abyśmy wszyscy szukali w tych zaganianych czasach takich chwil odchodzenia w miejsca Bożego stworzenia, Bożej przyrody, aby tam rozmawiać z Panem Bogiem, aby te miejsca naszej społeczności z Bogiem były jak wyjście na górę, abyśmy zobaczyli to, czego nie widać z dołu w tym naszym codziennym życiu. Że Boża perspektywa dla nas jest szersza, lepsza, jest odpoczynieniem. I tego wam życzę i powiem wam, że tego doświadczam tutaj w Ustroniu i w Wiśle, więc tak szybko się mnie nie pozbędziecie. Co jakiś czas będę przyjeżdżał i korzystał i miał ten czas z Panem Bogiem. Niech Pan Bóg was błogosławi i w tych czasach, w jakich żyjemy, niech daje wam swoją perspektywę. Ona jest dobra. Amen.